Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować? Aby policzyć z nami to zadanie, wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. Moi drodzy, na tablicy mam przedstawioną pewną funkcję y. Jak sami widzicie, no ta funkcja zawiera więcej takich ogólnych liczb typu b, p, n niż takich liczb konkretnych. Można by spodziewać się i przypuszczać, że jest to jakiś pochodna na wzór ogólny na pochodną z tego typu wyrażenia. I jak ogólnie sobie poradzić z takim przykładem, kiedy pojawia się więcej literek niż liczb? No więc, moi drodzy, ogólnie musimy najpierw jakoś przekształcić naszą funkcję, żeby wybrać sposób liczenia pochodnej. No bo oczywiście, jeżeli widzimy ułamek, od razu myślimy, że to będzie pochodna ile razu. Ale jeżeli byście wykorzystali pochodną ile razu, to i tak po drodze spotkalibyście pochodną złożoną. A my chcemy uniknąć tej sytuacji, żeby mieć i tą pochodną i zająć się tylko pochodną złożoną. I wykorzystamy tutaj pewien wzór na potęgi, który macie chociażby w tablicach maturalnych. Otóż, jeżeli chcemy, żeby pewne wyrażenie przeskoczyło z mianownika do licznika, to my, moi drodzy, zmieniamy znak pochodnej, zmieniamy znak potęgi. Czyli w tym momencie to będzie wyglądało, jedynkę mogę pominąć, bo ona mi nie zmieni wyniku, to będzie b minus x do p do potęgi minus e. I w takiej sytuacji, moi drodzy, my jesteśmy w stanie policzyć tą pochodną tylko korzystając z pochodnej złożonej. Czyli wpisujemy sobie y' równa się i zaczynamy. Czyli na początku musimy wyodrębnić pochodną zewnętrzną, pochodną funkcji zewnętrznej, czyli jest to funkcja, która wpływa na wszystkie pozostałe elementy, które macie w waszym wyrażeniu. Czyli jest to w naszym przypadku potęga, bo od niej zależy to, jak będą wyglądać w efekcie końcowym nasze wyrażenia. Pochodna z potęgi jest jaka? Na początku wywalamy naszą potęgę przed, czyli to jest minus n, w nawiasie b minus x do p tej, do potęgi minus n minus 1 razy. I tu teraz liczymy pochodną funkcji wewnętrznej, czyli w naszym przypadku jest to pochodna nawiasu, czyli pochodna ze stałej p to jest 0 minus, no i pochodna z x do p to jest p x do p minus 1. I teraz tu już nie wpisujemy naszej potęgi, bo kiedy policzycie z czegoś pochodną już wcześniej, to już potem tego nie uwzględniacie. I musimy to wyrażenie zapisać jakoś troszeczkę ciekawiej, inaczej, bo 0 minus p x do naszej potęgi, to te 0 możemy pominąć. I jeżeli pomnożymy to razy minus n, które znajduje się z przodu, to dostaniemy n, w sumie bez ułamka, czyli n p x do potęgi p minus 1 razy b minus x do p tej i do potęgi minus n minus 1. I tak, moi drodzy, kończymy nasz przykład, bo tu już więcej się nie da zrobić, nie będziemy ani włączać x-a do naszego nawiasu. Zostawimy to tak, jak jest. Jeżeli będziecie w przyszłości mieć przykład, który będzie chociaż trochę podobny do tego, będziecie mogli ten wzór ogólny wykorzystać. Ja zapraszam i zachęcam do obejrzenia innych zadań związanych z pochodną funkcji jednej zmiennej, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wszystko to wysyłajcie na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.